Witajcie. W Parlamencie Europejskim z kopyta ruszyliśmy do pracy po nowym roku. Przygotowania do przyszłotygodniowej sesji plenarnej idą pełną parą. A co konkretnie się działo? Pamiętacie te krzyki pisowców o tym, że w Brukseli tylko dyskutuje się o Polsce? Oczywiście to kłamstwo. Na czwartkowym posiedzeniu Komisji Libe odbyła się debata na temat praworządności w Hiszpanii. Pojawiła się na nim osobiście minister sprawiedliwości z Madrytu. Nie boi się, w przeciwieństwie do prawicowych populistów, stanąć przed Komisją Europarlamentu. Takiej odwagi trzeba życzyć pisowskim ministrom. Ale przede wszystkim w tym tygodniu skupiłem się nad pracą nad moim raportem dotyczącym konwencji stambulskiej. Chodzi o zwalczanie przemocy ze względu na płeć. Wraz z grupami politycznymi jesteśmy w trakcie wypracowywania kompromisu. Moim celem jest zawarcie zapisów dotyczących szerokiego wsparcia dla ofiar, ale także zapewnienie wysokiego standardu zwalczania przemocy. Już wkrótce głosowanie na Komisji Wspólnej Libe i FEM. Trzymajcie kciuki. Natomiast na Komisji Przemysłu pracujemy w pilnym trybie nad wzmocnieniem obronności Europy od strony technologicznej. Wojna jest już na naszym kontynencie i należy być przygotowanym na każdy scenariusz. Jako sprawozdawca cień zgłosiłem poprawki, by państwa członkowskie ściśle współpracowały ze sobą w wymianie doświadczeń i sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem tych państw, których granica jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, czyli między innymi właśnie Polski. Oprócz tego chcemy większych pieniędzy z budżetu Unii na obronność i większe zaangażowanie instytucji unijnych w tej sprawie. Upamięciliśmy także byłego przewodniczącego parlamentu Davida Sassoliego, który zmarł dokładnie rok temu. Włoch, były dziennikarz o ogromnym uśmiechu, polityk mocno wierzący w integrację Unii Europejskiej, kolega z mojej grupy politycznej. Poza tym zdalnie łączyłem się z Sejmową Komisją Mniejszości Etnicznych i Narodowych, oczywiście w sprawie języka śląskiego i uznania Ślązaków za mniejszość etniczną. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji są głusi na argumenty, ale mam wrażenie, że ich dni na ministerialnych stanowiskach są już policzone. Byle do jesieni. A co w ten weekend w regionie? W sobotę dzień zaczynam od wizyty w domu dziecka w Waleńczowie pod Kłobuckiem, gdzie spotykam się z wychowankami, opiekunami i dyrekcją ośrodka. O 17 z kolei w Katowicach wezmę udział w proteście Stop Hate, organizowanym przez Śląski Kot dla upamiętnienia prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Fala nienawiści, jaka wylewa się w internecie, rośnie. Nie możemy być obojętni. A wieczorem premiera w Teatrze Śląskim. Kobiety i życia, inspirowana strajkami kobiet. Do zobaczenia w regionie.